Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja, moi drodzy. Jesteśmy w Warancie. Udało mi się wbić poza odcinkiem jeden cały poziom na Tamorze, więc udajmy się jeszcze na szybko do naszego maga ognia, żeby dał nam troszeczkę HP. A ja jeszcze bym teraz chciała sprawdzić jedną rzecz. Nie. Tak jak wspominałam, mamy odpowiednią ilość paladynów. Nie mamy ich zbyt wielu na statku. Tak. Nie przedłużajmy. Muszę się na nowo rozgadać, ponieważ jestem i po chorobie. I w ogóle dużo tego. Właśnie, jeszcze mieliśmy zainwestować w te kręgi magii, bo dzięki temu będziemy mogli się nauczyć lepszych zwojów. To wiecie co? Myślę, że nauczymy się kręgu. Naucz mnie drugiego kręgu magii. Nie jesteś jeszcze na to gotowy. Serio? To ile ja muszę być pradawnej magii? Powaliło kogoś? Nie, to i tak. Ucz mnie. Naprawdę? Dobra, no to moc życiowa. Chcę zwiększyć. Dajemy sobie 10 punktów nauki, czyli kolejne 40 będziemy mieli. Pięknie. No i co? I ruszamy. Tak jak mówię, poekspiłam troszeczkę na tym, fajnie było. No i tutaj niestety nasza łódka nie działa, więc musimy sobie ręcznie popłynąć. Przed nami jakaś pierwsza wysepka, więc przyspieszmy sobie czas i popłyńmy. Powiem szczerze, że jest to miejsce dosyć upierdliwe, ponieważ no pustynia jest, jak widzicie, dosyć duża, a to jest jej tylko skrawek. Tam jakiś statek nawet widać w oddali. Tak czy inaczej, nie nagrywałam bardzo dawno. Ostatni raz nagrywam 2 marca. Dzisiaj jest u mnie 12 bodajże. Tak, 12, czyli no 10 dni. 4 marca właśnie sobie ekspiłam na Tamorze, jak wróciłam z uczelni. No i tak, tak to właśnie zleciało. Mamy nawet więcej niż jedną wysepkę. Uznałam, że na razie nie będziemy wracać na poprzednie wyspy, bo jest tam zbyt dużo do roboty. Plus Warand jest o tyle ciekawym miejscem, że wypadałoby już tutaj po prostu w jakąś eksplorację pójść. Nie trzymać Was dłużej w niepewności, jak to miejsce wygląda. Także jesteśmy na Warancie. I zostaniemy tutaj dłuższy czas. Tak naprawdę dopóki gra nas chyba nie wypchnie stąd, to stąd nie pójdę. A przynajmniej dopóki nie będziemy większymi koksami, bo w Korinis i w Arkandarze pojawili się poszukiwacze. I nie ukrywam, są oni dosyć, krzywdzący mnie. Także musimy sobie jakoś z tym radzić. Dobra, dałam się troszeczkę tutaj pogryźć, ale to chyba żaden kłopot. Także właśnie tak to, moi drodzy, się tutaj prezentuje. Taka mała oto jaskinka. Pędźmy dalej, bo można tędy też wyjść na brzeg, oczywiście. Ogólnie rzecz biorąc, wątku z tym statkiem na przykład nie ruszyłam wcale. Jakby się ktoś z Was zastanawiał. Okej, z krokodyla mamy też skórę. Też Was uprzedzę, że jak ja tutaj byłam, grając pierwszy raz, to miałam dużo słabszą postać i część tych miejsc sprawiała mi duże kłopoty. Tak naprawdę. No ale teraz myślę, że to już kłopot raczej... Mamy jaja krokodyla. Nie do końca też wiem, po co one są mi potrzebne. I pierwszy raz chyba mi krydnie wszedł tego krokodyla. Jak widzicie, ich jest tutaj bardzo dużo, ale to akurat fajnie, bo... Na tych przeciwnikach się bardzo ładnie ekspinie. Zresztą chyba to widać. Jaja krokodyla. Podejrzewam, że do jakiegoś zadania się przydadzą. Nie uwierzę w to, że nie, skoro ich jest aż tyle tutaj w tym miejscu.
Także cóż, zobaczymy sobie jeszcze. Słyszę kolejnego, troszeczkę się nam zbagował. Będziemy mieli też trochę ogrów, także nie martwcie się, na pewno nam nie zabraknie tutaj niczego kompletnie. Dobra, zobaczmy, czy coś jeszcze ponad to tutaj jest. Tamten statek mnie bardzo zastanawia. Tak jak już może wspomniałam, bo już się kręcę w kółko sama ze sobą. Nie jestem pewna, o co chodzi z tym statkiem, bo nie ogarnęłam tego za pierwszym razem grając. Mamy wysepkę. Tak się zastanawiam. No i patrzcie, już za niedługo będzie kolejny poziom. Wiecie co, ja wiem, że to was boli, mnie też, ale będziemy potrzebowali mięsa żółwia i potem nie mam ochoty za nim biegać przez pół mapy. Także niestety, ale parę żółwików będziemy musieli niestety pokonać. Niestety, czy się to komuś podoba, czy niestety nie. Tutaj coś jakoś da się przejść tędy? W teorii się da. W praktyce wejdziemy wyżej. Musimy się udać w ogóle w tamto miejsce, tam. I wiadomo, moglibyśmy tak po prostu sobie, wiecie, popłynąć, nie? W sensie żaden problem. Kurde, jak tam się właziło na górę? Ja niestety nie pamiętam. Tędy chyba. Jak najbardziej, a ja widzę, stąd sobie poszłam, bo mówię, że tutaj nic nie ma. No nie, nie, nie ma. Mamy szczurki pustynne. Trochę te stworzenia w sumie wszystkie gryzą mnie. Możemy iść w lewo, możemy iść w prawo. Aha, tutaj był becik, nic tu nie ma. Co tam u was, moi drodzy? Ja wróciłam z uczelni, wzięłam się za nagrywanie odcinka. Na razie zostajemy przy częstotliwości, że odcinek będzie jeden codziennie, około 55-minutowy. Czyli tak jak mamy aktualnie, tak na razie zostajemy przy tym, bo mam jeszcze dosyć sporo czasu na to nagrywanie, więc niech i tak będzie, że tak to będzie teraz na razie wyglądać. Dobra. Pięknie. Na górę wejdziemy za chwilę. Okej, kąsacze. Pustynny kąsacz. No jak widzicie, raczej zero kłopotów. Tutaj też zbyt wiele na tej mapce, jak widzicie, nawet się nie znajduje. Gorzej, że mi tam kąsacz spadł na dół. Zajdę do ciebie. On bardziej spadł za tym szczurem. Tędy chyba nie wejdę z powrotem. Chociaż wejdziemy? Nie. Niestety troszkę za wysoko. Ach, no, także fajnie. Ogólnie spoko miejscóweczka. Są krwiopice, jak widzicie. One sobie tak fajnie siedzą. Podobnie jak te krwiopice, co były w Gothic 3. Tak właśnie sobie siedzą, chodzą. Spoko to moim zdaniem wygląda. Coś innego troszkę. Tam na górę chyba już wyżej nie wejdziemy. A jednak wejdziemy. Tutaj nic nie ominęłam? Chyba nie. Tylko, że tam tak za bardzo to się chyba wejść nie da, bo tam nawet nic z tego, co mi się kojarzy, nie ma. A jeżeli jest, no to bardzo trudno, ale uznajmy, że nie ma. Czy uda mi się stąd zeskoczyć na przykład do wody? Byłoby świetnie. Powinno się udać. Dzięki temu będziemy też szybciej na dole.
Siup. Pięknie bardzo i płyniemy na kolejną wysepkę. Potem sobie wejdziemy tam, gdzie ten statek widać. W ogóle muszę powiedzieć, że mega fajna widoczność jest. Tak naprawdę. No, ale warant jest ogromny. Już można to zobaczyć po tej miejscówce, że żeby się gdziekolwiek dostać, to w ogóle naprawdę trzeba się, wiecie. Tam na samą górę można wejść, bo widać po jaskiniach. Także troszkę tu pobędziemy. Podejrzewam, że dłużej niż na Korinis. A zresztą, wiecie, na Korinis trzeba dalej wrócić jeszcze raz, tak w ogóle. Jakby ktoś może zapomniał. Okej, są kolejne żółwie. To miejsce wygląda, jakby się tam dało zanurkować. Ale chyba jednak się za bardzo... I ta, nie da się. Da się. Dobra, ale to są tylko otwarte muszle, więc może nie będziemy jednak tutaj... buszować w tej wodzie. Ach, pytanie, jakby nazwać ten odcinek, jeżeli się okaże, że nic wielkiego tutaj nie zrobimy. To będę miała pewnie troszkę problem. Dobra, bo tu się da jakoś powspinać gdzieś. O właśnie. Bo mi tutaj pokazuje na przykład przeciwników. Cudnie. Okej, sporo krwiopic w tym miejscu. Pozbądźmy się ich może z kuszy. Za niedługo będziemy mieli kolejny poziom. Tak, by the way, tak. Tam na dole coś jest. Chyba tam w tej jaskince, bo tam coś było. Być może się dało wpłynąć, a ja nie zauważyłam. Ten krwiopica się w ogóle nawet nie skap. Kurde, tam jest taki wrak. Ja bym tam bardzo chętnie popłynęła. Zresztą tu jest nie jeden wrak. Wiecie co? Zejdziemy, bo... tam widać przeciwnika. Aha! Tutaj. To nie. To inaczej. Spróbujemy tam zejść tak, żeby placucha, nie wiem, walnąć niżej po prostu. Bo ewidentnie... da się tutaj troszeczkę inaczej też poruszać. Może tu jest na przykład jakieś trochę inne... wejście, zejście? Nie no, bez sensu. Zobaczmy jeszcze raz z tej strony. Tam trzeba wejść jakoś od drugiej. Dobra, wpłynąć się nie da, tak tylko chciałam zerknąć. Mega dziwne. Hmm.
Czyli jednak trzeba by było jakoś tamtędy zejść. No dobra, spróbujmy, bo jestem bardzo ciekawa, co tam można znaleźć. To było gdzieś tutaj. Takie ciekawe zejście. O, właśnie tutaj. Pięknie, taka mała wysepka. Tak mi się wydawało, że to będzie właśnie jaszczurka. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, to jest jeszcze ciekawsze. Tam na dół możemy zejść, ale myślę, że pójdziemy najpierw na górę, wiecie? Pójdziemy sobie górą, bo tam jest jakiś grobowiec czy coś w tym stylu. Ja jestem bardzo ciekawa, co tam można znaleźć. No i ten statek mnie intryguje. Bo dołem, jak pójdziemy, to dojdziemy do tamtego statku po kolejnej, po tam jakby naprzeciwko tej wysepki. I tam na pewno mamy zadania do zrobienia. Ale to miejsce mnie bardzo interesuje. Żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje. Okej, tu są przeciwnicy. Którzy mnie atakują. To teraz pytanie. Czy ja mam też zaatakować ich, czy nie? Riley. Pewnie nie, bo mają imię. Jestem ciekawa, czy jakbym założyła zbroję pirata, to by mnie na przykład atakowali. Powiem wam, że to też są dobre rzeczy do sprawdzenia. Tak. Czyli jestem piratem, którego nie chcą, że tak powiem. Wiecie, o co mi chodzi, którego nie akceptują. Dobra, czyli tutaj wiemy, że nic na razie nie zdziałamy. Szczerze mówiąc, to w tym pancerzu łucznika to bym mogła chodzić, bo przynajmniej mamy obronę lepszą. W ogóle bonus do łuku miałam po tym, nosząc tam ten pancerzyk. Dobra, zostawimy więc tych piratów sobie w spokoju. Podejrzewam, że są questowi. O nie. Golemy. Trochę jest mocniejszy ten golem. No dawaj jeszcze raz. Super. Serce pustynnego kamiennego golema. No dobra. I teraz tak, tu możemy zejść sobie na dół. Ale na razie pójdziemy górą. Bo tu są właśnie jakieś ruiny. Wyobrażacie sobie tutaj bez tego przyspieszenia biegać? Podwójnego przyspieszenia? No ja niekoniecznie. Okej, tu są ci piraci. I oni mają imiona, więc... Boże, święty chłopie, odczep się. Dobra, musimy odbiec. No co za chłop? O nie. Nie, 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 nie. Wiecie co? Nie, on tu spadnie. Nie, na szczęście tam został. Dobra, wiecie co? Może nie kombinujmy, nie utrudniajmy sobie życia, sprawy i tym podobnych rzeczy. W sumie ja też jestem głupia, bo ja powinnam chodzić nie w tej zbroi paladyna, tylko założyć zbroję adepta. No ale dobra. Trudno. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na nich. Tak, ale tutaj będzie odpowiednie miejsce. No i tu jest łódka piękna, która jest tylko dla zmyłki, bo nie możemy jej używać niestety, żeby się tepnąć na przykład szybciej na statek.
Udamy się w takim razie do tej pierwszej tutaj miejscowości, tego czegoś. Tam są... Jak to działa? Ja przepraszam bardzo, ale... To nie ma sensu żadnego dla mnie. Jakieś pełzacze właśnie wleciały do wody. Okej, ja stąd idę, bo tu się dziwne rzeczy kuźwa dzieją w tym miejscu. Wow, kamień. Nie chcemy tego kamienia. My się za to chcemy dostać tu. Tu mamy bardzo dużo topielców. Trzeba się ich pozbyć. To powiem wam, że pamiętam, że ja te topielce wybijałam tutaj pojedynczo w tym miejscu. Wcześniej praktycznie. Bo tak mnie bardzo biły. Znaczy ja nie ukrywam, bo one biją trochę. Ale no, jak dla mój gust, przesada to była, że ja tutaj biłam praktycznie wszystko pojedynczo. Tutaj jest jakieś wejście chyba. No coś jest, coś jest. Okej, mamy jaskinię. Bardzo dużo ryb wywalonych na brzeg. Dobra, wiecie co? Mam pomysł. Najpierw w topielce. Bo... Znaczy się, jak widzicie, one trochę biją bardziej niż taki klasyczny topielec, ale to nie jest powód, żeby się bić, kurde, z nimi pojedynczo na 67. poziomie postaci. To była aż trochę przesada wtedy z mojej strony bardzo. Okej, no moglibyśmy się udać oczywiście po dodatkowe punkty życia, ale nie mam zamiaru się cofać, bo jak się cofnę, to już potem nie będzie mi się chciało tu wracać. Znaczy się, właśnie będziemy musieli się tutaj wrócić ręcznie. I to jest akurat bardzo bez sensu. Dobra. Sorki, że trochę ciemno, ale... Bez sensu, wiecie, odpalać pochodnie na chwilę dosłownie. Chociaż, no nie powiem, robi się bardzo ciemno w tej jaskini. Dobra, bo tutaj już wchodzimy na jaszczurki. Kurde, ja nawet wiem, która to jest jaskinia i nie wiem, czy ja chcę tu być. Brawo, bohaterze. Wiecie dlaczego? Bo... Ta jaskinia jest dosyć rozlazła. I no nie wiem, czy to ma sens. Nie no, w sumie ma. Potwór. Kły smoczego zębacza. Będzie nam potrzebny. Wiecie co, odpalmy jednak pochodnie, bo kompletnie nic tu nie widać. Ewentualnie prześpijmy się do rana, bo mamy nasz piękny śpiwór. Ja go rzadko kiedy używam, bo trochę zajmuje czasu wyciąganie go, wkładanie i tak dalej, ale w sumie się przyda teraz, żeby nie biegać po ciemku. Także prześpijmy się do rana samego. Widzę, że to i tak nam nic nie dało, bo w tej jaskini po prostu jest tak ciemno. Chociaż to dziwne, bo ja pamiętam, jak grałam wcześniej, to nie było tutaj tak ciemno.
Nie wiem też, czy dobrze zrobiliśmy, bo ta jaskinia... Jakby wam to powiedzieć... Ona prowadzi... O, tu są właśnie żółwiki. Trzeba się ich pozbyć niestety. To jest śmieszne, że one brzmią jak kretoszczury. Ale już wam mówię dlaczego. Będziemy potrzebować 30 sztuk żółwiego mięsa. I ich na razie będzie tutaj za mało, więc i tak będziemy się tu musieli wrócić. Okej, tu były te szczury. To w ogóle mega łatwo się w tej jaskini akurat zgubić. Chociaż tutaj akurat wyszliśmy na zewnątrz. Dobra, jest widno, więc nie będziemy się tam na razie pchać. Przejdziemy sobie tędy. Bo tak jak mówię, są dwie drogi. Okej, tu jakieś rośliny są pod tymi. Czy wy sobie wyobrażacie bez przyspieszenia tutaj biegać? Chyba nie. To nawet nie jest, kurde, 1/4 tej pustyni. Tylko może... Nie wiem, 1/10. Tą ognistą bym wolała najpierw, ale niestety zdążyła mnie podpalić. Tutaj na dole to nawet nic nie ma. Okej. W sumie dobrze zrobiliśmy idąc tędy. Nie pamiętam niestety, kto mi daje zadanie na te żółwie. Ale na żarłoczne krokodyle na pewno jest quest. Więc już tutaj będziemy pomalutku wchodzić na teren zadań. Dobra, bo przez chwilę się nie mogłam cofać, nie wiedzieć dlaczego. Okej, o i tutaj jest właśnie jaskinia. I tutaj jest tak jakby... Te przejścia się łączą ze sobą, więc na spokojnie możemy sobie teraz tędy właśnie się przejść. Tu jest jakiś pojedynczy krokodyl, szczurek, te sprawy. Tylko ja pamiętam, że tu było jasno wcześniej i to mnie bardzo wkurza, że teraz nie jest. Ale dobra, poszukajmy szybko jakiejś pochodni. Na razie nie widzę. Znowu mi się mieszków nazbierało. Boże, jak tu jest ciemno. Dobra, tam można iść w górę. To jest troszeczkę zawiłe miejsce. Tutaj jest jakaś kobita właśnie, która też wydaje z siebie różne dźwięki. Dzień dobry, tutaj. Nie, proszę. Nie bij mnie. Hej, uspokój się. Nie musisz się mnie bać. Naprawdę. Tak. Nie zamierzam ci zrobić nic złego. Mam nadzieję, że mnie nie okłamujesz. Kim jesteś? Nazywam się Sulejka. Jestem żoną rybaka Luki. Co tu porabiasz? Dwóch mężczyzn mnie zaczepiało, więc tu się przed nimi ukryło Ameryk. Co to za mężczyźni? Nie chcę o tym mówić. Ale przecież ja. Wybacz, zostaw mnie w spokoju. Tak będzie najlepiej. Z nią będziemy mogli pogadać trochę później. Także warto wiedzieć, że ona tutaj sobie siedzi. Tam można iść na górę. Nie powiem, tu jest trochę tych przejść. Ten potwór, co go zabiliśmy, też jest do zadania. Jak się zapewne domyślacie. Tu można też zejść na dół. Tylko pytanie, czy ja idę właśnie w to miejsce, co mi się wydaje? Czy nie? Możliwe, że tak.
Mało ważne. W sumie te perły też są do jakiegoś chyba zadania. No właśnie, ogry tutaj są. No chodź. Dobra. Jak widzicie, no ogry już raczej problemów większych nie będą stanowić dla nas, przynajmniej w pojedynkę. Chociaż ja pamiętam, że ich tu było trochę więcej. Tu są kolejne właśnie ogry. Mogę to zebrać? Dzięki. Przepraszam cię bardzo, chodź. Jak nam będą ładnie wchodziły kryty, to taki ogr, jak widzicie, on bardzo ładnie schodzi. To jest już trochę gorzej, bo one są w takim skupisku. Czemu to jest tak ciemno? Chryste, no. Okej, okay, jest ładnie, bo się pojedynczo rzuciły. No chodź. Dobra. Perfekto. Nie no, szczerze nie spodziewałam się, że będziemy mieli tak ułatwione tutaj wszystko, jeżeli o to chodzi. Nie ukrywam, mamy ułatwione życie. One dosłownie pojedynczo nawet wstają. Ten to w ogóle się zbugował troszkę. To sobie skorzystam. W ogóle fajnie, że obrażenia... Mamy tak jakby w sumie identyczne. No. Dobra, powiem wam, że nawet nam lepiej z tymi ogrami idzie niż wcześniej. Dobra, tu jest kolejne przejście. Czy ja się teraz wróciłam? Chyba się wróciłam. Tak jest. Dobra. Mamy to jakoś pod kontrolą mniej więcej. Dobra, dobra, bo te stalagnaty, stalaktyty i tak dalej mnie zatrzymują. Tam się wejść nie da. Tu jest to, tutaj jest to. Tu jest dalsze coś tam, przejście jeszcze. Podejrzewam, że kolejne ogry mogą być. Nie myliłam się, chodź tu. Dobra, i po nim. Tutaj akwamaryn jeszcze. Tutaj perełka. Tutaj ciemny grzybek jakiś. Coś tam na mnie warczy. Młody lampard. What the fuck? Ale on skacze dziwnie. Dobra, skórę lamparta mam normalnie. Fajnie, fajnie. Te perły będą potrzebne. No i tu już żeśmy chyba byli. Zaraz będziemy wracać. Praktycznie. Słychać nawet przeciąg i powinniśmy wyjść sobie tędy. Dokładnie. To się przebiegniemy jeszcze tu. No i jak widzicie, tak to właśnie wygląda, że przeszliśmy to całe. A ja już wyciągnęłam sobie gejzer przez przypadek. Tutaj te rzeczy pod tymi, dobra.
Jeszcze i tak trzeba się będzie do tamtej jaskini potem wrócić po żółwiki. Jeszcze sobie raz tam wejdziemy do środka za chwilę, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystkie odnogi są puste. Już widać, że... Aha, tu jest ta Sulejka, dobra. Bo tu się naprawdę idzie pogubić, nie? Tędy weszliśmy. I tu jeszcze coś zostało. Czy ja znowu do niej... Dobra, znowu do niej przylazłam. Tutaj. Nie, i tutaj schodzimy... Dobra, czyli chyba nam się udało przejść to całe. Chyba tak. Albo nie, tutaj są jeszcze rzeczy. Okej, tu mamy jakieś zamknięte drzwi. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobrze. No i jeszcze tu możemy sobie przejść. I tu były tylko szczurki i parę jakichś drobnostek. Super. No to już wybywamy stąd. Całe miejsce udało się oczyścić. Teraz jeszcze tutaj mamy poletko krwiopić. Fajnie by było je ładnie trafiać. W sumie bagienne ziele też jest tutaj questowe, ale my go mamy aż nadto. Także fajnie. Muszę się przebrać w ten drugi ciuszek za chwilę, bo zbliżamy się do zabudowanego miejsca. Jak mnie zobaczą w tych ubraniach, to mnie wywalą stąd. Także... Mogę trafić którąś tą krwiopijcę, czy nie? Niedobrze, bo mi zaznacza te, które mi latają nad głową. No dawaj. Dobra. Pora się przebrać w ciuszki, które dostaliśmy. Co my tu mamy? Które to było ubranie? Stara szata adepta. Wiecie, żeby nie wzbudzać podejrzeń niczyich. Możliwe, że do tych piratów też mogłam podejść w tej zbroi i by mnie wtedy nie atakowali, ale niestety nie pamiętam. Tu się jakiś piksel gdzieś zbugował i dziwnie to brzmi. Mam nadzieję, że mnie nie atakują. Dzień dobry. Asasyn. Kolejny. Są na czerwono. Tu są kolejne jakieś rzeczy. Nie, to już nic. Czy wy to widzicie, że beczka z prochem jest oznaczona, jakoby była, wiecie, NPC-tem? Ale dziwnie. Mamy Asmunda. I mamy Drompeka. Porozmawiajmy sobie może z którymś. Witaj. Witam. Potrzebujesz czegoś? Może chcesz pohandlować? Czym handlujesz? Mam broń, tytoń, alkohol i inne pożyteczne rzeczy. Jesteś zainteresowany? Co tu właściwie robisz? No dobra, powiem ci. Sprzedaliśmy kilku niewolników asasynom. Teraz czekamy na nasze złoto. Co prawda, to czekamy już dosyć długo.
Mam nadzieję, że naszemu człowiekowi nic się nie przytrafiło. Dobra, pokaż towary. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz? Orkowa zguba? Nie, dzięki. Jakaś kusza lepsza? Chyba nie. Tarcza. Kula do muszkietu. Mamy na wybrzeże. Dobra, miał też czarny proch, skręty. Okej, okay, z drąbekiem myślę, że pogadam później. Spróbujmy jeszcze sprawdzić innych ludzi. Mamy paczkę z bronią. I kuferek. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Beautiful. Tu się jakiś dźwięk baguje, jak źle stoję. Masakra. Dobra, zobaczmy. Fajnie by się było dowiedzieć, gdzie my tak naprawdę jesteśmy, co nie? To jest Luka. Spotkaliśmy jego żonę tam, w tej jaskini. To miejsce w ogóle wygląda, jakby się tutaj dało wejść, ale chyba się nie da. Chyba, to dobrze powiedziane, bo w tym modzie się dużo rzeczy da. Tu mamy, jest magazyn. Żona rybaka. Jest jakiś kuferek też. Prawo, 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 prawo. Raz, dwa, trzy, cztery. Prawilna skrzynia, niech będzie. Rybak, rybak. Stój. Dokąd to się wybrałeś? Chcę porozmawiać z twoim dowódcą, Abdulem. Dobrze. Znajdziesz go w domu. Ale nie przeszkadzaj mu bez powodu. Jasne. Okej, okay, Abdul, tak, jest dowódcą. Gor Asur. Abdul. Hej, ty. Witam. Ty tu dowodzisz. Tak, wędrowcze. Nazywam się Abdul. Udajesz się na pustynię. Tak, do Ashdodu. Czyżby? A masz list polecający lub coś w tym rodzaju? Nie, dlaczego? Jeszcze pytasz. Jesteś nieznajomym. Skąd mam wiedzieć, że mogę ci zaufać? Mamy rozkaz, żeby nie wpuszczać obcych. Skąd jesteś? Jestem z Kholinis. Mój mentor mnie tu przysłał. Muszę. Dosyć. To mnie nie interesuje. Potrzebna tylko rekomendacja od kogoś. Ale ja nie mam czegoś takiego. To masz pecha. Nie mogę cię przepuścić. Ale to bardzo ważne. Muszę dotrzeć do Ashdodu. Wybacz, ale nic na to nie poradzę. Aha. Dobra, potrzebujemy w takim razie pogadać trochę z kimś innym. Tutaj powinien być gościu. Jest Aram. Witaj. Muszę się dostać do Ashdodu. I porozmawiaj z Abdulem. On tutaj dowodzi asasynami. Droga na pustynię jest zamknięta dla wszystkich. A szczególnie dla cudzoziemców. Ale kto wie. Może zgodzi się ciebie przepuścić. Kilka razy się tak wydarzyło. Ale jeśli wybierasz się na pustynię, potrzebujesz odzieży, która ochroni cię przed upałem. Gdzie taką dostanę? U kupca Abiasa w Ugarze. Możesz też taką kupić u koczowników w górach, ale tylko jeśli udowodnisz, że jesteś ich przyjacielem. Kim jesteś? Nazywam się Erem. Jestem przywódcą w Patarze. Patara. Tak. Właśnie tak się nazywa nasza mała osada. Ale nie pytaj, dlaczego. Nawet mój dziad nie pamiętał, kto ją tak nazwał. Abdul nie przepuści mnie na pustynię. Rozumiem. A listów polecających nie masz. Właśnie w tym problem. Możesz mi jakoś pomóc. Jest jedna opcja. Musisz zdobyć zaufanie Abdale. Niby jak? Cóż, możesz coś dla niego zrobić. Ciekawe, co? Oto najlepiej będzie spytać samego Abdale. Dobra, no to w takim razie wracamy do niego. Wiecie co, zróbmy zapis i zróbmy wczyt, bo ten dziwny dźwięk jest taki mega wkurzający.
Zobaczymy za chwilę, czy to ustanie. Mam nadzieję. Czyli jesteśmy w Patarze. Pogadajmy w takim razie jeszcze raz z Abdulem. Tak jest. Jak mogę zdobyć twoje zaufanie? Chcesz zdobyć moje zaufanie? Dobrze. Idź do mieszkańców wioski i pomóż im w ich trudnych sprawach. Jeśli uda ci się zdobyć zaufanie kilku mieszkańców, przepuszczę cię na pustynię. A ty nie masz dla mnie jakiegoś zlecenia? Mam coś, ale nie mam pewności, czy się do tego nadejdziesz. Wypróbuj mnie, a nuż poradzę sobie. Dobrze. Jeden ze strażników twierdzi, że widział jakiegoś stwora na wybrzeżu. Stwora. Tak. Jakiś nieznany nam stwór. Znajdź i zabij go, zanim kogoś skrzywdzi. Gdzie był widziany? W pobliżu jaskini z topielcami. Ale chyba tam go już nie ma. Więc będziesz musiał go poszukać. Ale jeśli sobie z tym poradzisz, to godnie cię wynagrodzę. Potwór nie żyje. To był smoczy zębacz. Smoczy zębacz. Na Beliara, jak to dobrze, że go wykończyłeś. Trzymaj tu 200 sztuk złota. Zasłużyłeś na nie. No i dobra, mam jeszcze Gor Asura. Witam. Co to za miejsce? Wioska rybacka. Nie widać. Dowiedziałem się, że stąd prowadzi droga na pustynię. Tak, to prawda. Przez jedną z jaskiń. Znajdziesz ją zaraz za wioską. Ale przejście chyba jest zamknięte, tak. Tak. Dla obcych przejścia nie ma. Ale pech. Czy nie da się zrobić wyjątku? O to lepiej zapytaj Abdale. On tu dowodzi. A przy okazji, kim jesteś? Nigdy ciebie tu nie widziałem. Nazywam się Roland. Jestem adeptem czarnej magii. Mój mistrz wysłał mnie do Ashdodu. Ach tak. Ja nazywam się Gor Assur. No cóż, witaj w Patarze. Mogę ci w czymś pomóc. Pomóc? A dlaczego? Abdul wpuści mnie na pustynię tylko wtedy, gdy zdobędę zaufanie miejscowej ludności. Ach tak. No dobrze. Wprawdzie mam dla ciebie małe zlecenie. Kończą mi się zapasy bagiennego ziela. Przynieś mi tuzin tych roślin, a wystawię Abdulowi pozytywną opinię o tobie. A gdzie tu rośnie bagienne ziele? Znajdziesz go w gaju palmowym w pobliżu Patary. Ale bądź ostrożny. Tam pełno krwiopijców. Oto twoje bagienne ziele. Doskonale. Bardzo mi tym pomogłeś. Zaczekaj. Jeśli chcesz, mogę ci dać jeszcze jedno zadanie. Ale ono będzie znacznie niebezpieczniejsze. Co mam robić? Abdul polecił mi, abym uporał się z tymi głodnymi krokodylami na wybrzeżu, które wieczorami zakradają się do wioski. Na razie te kreatury wciąż są nieuchwytne, ponieważ potrafią dobrze skrywać się pod osłoną nocy. Jeśli wykonasz to zadanie, to wystawię dla Abdale ekstra opinię o tobie. Zgadzasz się? Dobrze. Rozprawień się z krokodylami. Dobra decyzja. Zawiadom mnie, gdy uporasz się tymi stworzeniami. Krokodyle nie żyją. Wspaniale. Jestem bardzo zadowolony z ciebie. A co z rekomendacją? Nie bój się, zajmę się tym. No i dobra, wykonaliśmy już parę dla nich questów, a dopiero co weszliśmy tutaj w ogóle do tego miasta, nie? Także wygląda na to, że fajnie. Nie wiem, czy uda mi się jeszcze okraść ten kufer. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Dobra, widzę, że takie pierdółki trochę, no ale może być. Dobra, w ogóle mogę wejść na tą chałupę? Mogę, ciekawe, spoko. Ty, tu są rzeczy. Złoto. Siemanko, żona rybaka, dzięki ci, że jesteś, a tak serio to... Okej. Tu mamy lukę, z którym możemy pogadać. Tutaj mogę też sobie wejść i pozbierać fanty. Prawo, prawo, lewo, prawo. Spoko. Tutaj też mogę wejść. Nikt się, co ciekawe, nie sapie za to, że sobie to okradam. Jakby okej. Przynajmniej nikt nie widzi, żebym to robiła.
No i kuferek jeszcze. Prawo, 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 lewo. Raz, dwa, trzy. Lewo, lewo, prawo. Trochę złota. Wiadomo, jak to jest w tych osadach rybackich. Tu jest Aram, ale z nim będziemy pewnie mogli porozmawiać trochę więcej. Jest też pirat. Ciekawe, czy to ten sam, co byli tamci na statku. Tam też wcześniej mieliśmy orka. Tam jest więcej piratów. W ogóle to jest kolejny statek, też piracki. Więc ciekawe, czy tamten z tym są jakoś połączone. Dobre pytanie. Trzeba by było jeszcze raz się przebiec w tamto miejsce, tak z ciekawości, zobaczyć, czy mnie tam piraci będą bili. Ciekawe mnie, gdzie mnie przenosi teleport, jeżeli chodzi o wybrzeże. Okej, tutaj mnie wywala. Dobra. Tu się coś zrespiło? Aha, bo to są te pełzacze pod ziemią. Dobra. Wiecie co, bo ja chcę na szybko po prostu sprawdzić. Czy tamci piraci będą mnie bić? Co są tam u góry? No i co, moi drodzy? Wydaje mi się, że będziemy kończyć ten odcinek już dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ogólnie zobaczymy to i będziemy już tak na fulla sobie kończyć. Kurde, płynie się i płynie. Ale chcę się dowiedzieć, czy tamci mnie będą bić, czy nie. I ciekawi mnie, jak się dostać do tamtych pełzaczy, które są w teorii pod wodą. Trochę dziwne. Trochę bardzo. No ale nie wiem, może jakoś da się to wyjaśnić logiczniej. Problem jest taki, że nie działa nam teleport na statek typowo. To jest akurat mega useless. Dobra, zobaczmy, czy mnie panowie będą bić. Nie, w tym stroju mnie nie biją. To on jakaś nowość w sumie. Stać. Ani kroku dalej. Kimkolwiek byś nie był, nie masz nic do szukania na naszym statku. Spadaj. Inaczej mogę być nieprzyjemny. Okej, czyli tam i tak nie wejdę. Stać. Kimkolwiek, spadaj. Dobra, nawet nie mogę z nim zagadać. Wiecie co, bo mnie bardzo interesuje... O matko kochana, wejdę tu. Bardzo mnie interesują te okolice jeszcze. Też była mowa o jakimś obozie koczowników i jestem bardzo ciekawa, czy on jest tutaj ukryty. Bardzo możliwe. Pytanie też, czy tutaj mnie będą bili ci piraci stąd, skoro mam już teraz zbroję. Stać. Ani kroku dalej. Ciekawscy i szpiedzy nie mają tu nic do szukania. Lepiej odejdź. W przeciwnym razie mogę stać się bardzo nieprzyjemny. Dobra, czyli tutaj nie mamy wstępu. Za to tu mamy trochę przeciwników, z którymi możemy się uporać i tam są jakieś ruiny. I to już są rzeczy, które mnie naprawdę akurat interesują. Mamy szczury, szakale. Także wiecie co? Zakończymy sobie w tym miejscu materiał. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Już to mówiłam, nieważne. Usłyszymy się w kolejnym materiale i zobaczymy, co tutaj możemy znaleźć. Jeżeli nic ciekawego, to się wrócimy prosto do Patary. Nie przejmujemy się tym oczywiście. Zobaczymy. Bo też musimy właśnie zdobyć tą zbroję i jeżeli pójdziemy drogą przez Udgar, to może być trochę problem. Jak pójdziemy typowo do Udgaru, bo tam na pustyni już jest naprawdę wysoka temperatura i musimy faktycznie poruszać się nocą i tak dalej, więc jakbyśmy znaleźli odporny pancerz wcześniej, typu na przykład, nie wiem, uznajmy, że ci koczownicy są gdzieś tutaj, no to byłoby to na pewno wskazane. Także pobawimy się w tej okolicy w kolejnym odcinku, a jak nic tutaj nie znajdziemy, to wrócimy i będziemy się starać odblokować przejście na pustynię przez Patarę. Dzięki! I cześć.